Cześć, tu Piotr Koźmiński, witam Was w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Przed nami wielkie piłkarskie emocje, półfinały Ligi Mistrzów. Liverpool mierzy się z AS Roma, natomiast Real Madryt z Bayernem Monachium. Specjalnie na potrzeby vloga rozmawiałem przed tymi meczami z Jerzym Dudkiem, który grał zarówno w Liverpoolu, jak i w Realu. I właśnie Dudek opowiedział nam o swoich oczekiwaniach związanych z tymi meczami. Dlaczego Dudek nie życzy wygrania Ligi Mistrzów Robertowi Lewandowskiemu? Dlaczego nie wierzy w jego transfer do Realu? Jaki będzie wymarzony finał Ligi Mistrzów i komu życzy zwycięstwa? Zapytałem Jerzego Dudka, jaki jest jego wymarzony finał. Oczywiście spodziewałem się takiej odpowiedzi. Jerzy Dudek mówi: moim wymarzonym finałem tej edycji Ligi Mistrzów byłby mecz Liverpool kontra Real Madryt. A w tym finale, gdyby do takiego doszło, Dudek mówi, kibicowałbym oczywiście Liverpoolowi, mimo że, jak mówi były reprezentant Polski, spędziłem 4 fantastyczne lata w Madrycie. Mam tam wielu przyjaciół do dziś, to jednak nazwisko wyrobiłem sobie w Liverpoolu. To tam przeżyłem najpiękniejsze chwile. Z tym klubem jestem nierozerwalnie związany i to temu klubowi najbardziej życzę zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Dopytałem w takim układzie, pół żartem, pół serio, czy w takim układzie, no Dudek nie życzy zwycięstwa Lidze Mistrzów Robertowi Lewandowskiemu. Mówi, no ja mu kibicuję od dawna, bardzo go cenię, kibicuję mu, chcę, żeby on kiedyś tą Ligę Mistrzów wygrał, ale nie chcę, żeby wygrał jej kosztem Liverpoolu, bo jak mówi Jerzy Dudek, żaden piłkarz nie jest większy niż klub. Mówi Dudek, nie jestem sezonowym kibicem, to nie tak, że Lewandowski teraz gra w Bayernie Monachium, to ja będę kibicował Bayernowi. Mówi, nie, jestem związany z Liverpoolem i życzę Liverpoolowi tego ostatecznego triumfu, mimo że, tak jak mówi, podkreśla, jest wielkim fanem Roberta Lewandowskiego i kiedyś chciałby, żeby Robert Lewandowski tę Ligę Mistrzów wygrał. Jeśli chodzi o faworytów tego meczu, który najbardziej nas interesuje, czyli Bayern, Real Madryt, mówi Dudek, że ten mecz nie ma faworyta, ale że Bayern wydaje mu się, że gra taką bardziej równą piłkę, bardziej przewidywalną, na wysokim poziomie. Natomiast zdaniem Dudka, jego były klub, Królewscy z Madrytu, w tym sezonie są mocno nieprzewidywalni i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Czy Real wzniesie się na wyżyny swoich możliwości, a wtedy Real z reguły, jak to mówi Dudek, nie przegrywa. Czy zagra mocno średnio, co też według niego jest możliwe, a wtedy Bayern nie będzie miał z wyeliminowaniem Realu żadnych problemów. Jeśli chodzi o Liverpool, oczywiście Jurek podkreśla tu fenomenalną formę Egipcjanina Salaha. Mówi nawet dość odważnie, moim zdaniem, że trio Liverpoolu, czyli Salah, Mané i Firmino, już nie jest gorsze od tercetu Barcelony, Realu Madryt czy PSG. Dlatego pokłada wielkie nadzieje, tak jak już wspomniałem, w Liverpoolu. Mówi, jestem wielkim fanem pracy Jurgena Kloppa, który od początku buduje Liverpool bardzo mądrze, bardzo cierpliwie i właśnie ma nadzieję Dudek, że doprowadzi go to do finału Ligi Mistrzów. Zapytałem oczywiście przy okazji Jurka, czy wierzy w transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt, ponieważ jak już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, ja osobiście uważam, że jest to niemożliwe. Natomiast Dudek tutaj zgadza się ze mną. Mówi, kluczowa sprawa to było przedłużenie kontraktu przez Roberta Lewandowskiego z Bayernem. To wtedy, mówi Dudek, skomplikował sobie Lewandowski sytuację. Mówi, szkoda, że nie wytrzymał tego kontraktowego ciśnienia, jak to było w Borussii Dortmund, kiedy wytrzymał, kiedy nie przedłużył umowy i później mógł iść gdzie chciał, bo był wolnym zawodnikiem. Mówi, gdyby tak samo zrobił z Bayernem, nie przedłużając kontraktu, mówi, to Lewandowski rozdawałby dzisiaj karty. Natomiast stało się inaczej. Dudek liczy to podobnie jak ja. Mówi, jest to Lewandowski, to jest piłkarz za 150 milionów euro, któremu trzeba dać 100 milionów euro 5-letniego kontraktu, który niedługo będzie miał 30-31 lat. Mówi Dudek, nie wierzę, że Bayern wyda takie pieniądze za dość już wiekowego piłkarza. Mówi, raczej moim zdaniem pójdzie Real w kierunku czy to Salaha właśnie, Hazarda, a będzie przesuwał Cristiano Ronaldo na środek pola karnego. Także no tutaj nie ma Dudek wielkich nadziei, natomiast zapytałem też, bo w poprzednim odcinku vloga ujawniłem Wam ciekawą informację, że Robert Lewandowski dostanie 1 000 000 euro premii od Bayernu, jeśli wskoczy na podium plebiscytu Złotej Piłki France Football lub Piłkarza Roku FIFA. Pytałem Dudka, czy wierzy, że Lewandowski kiedyś tą premię zgarnie. Mówi, że no, te dwa miejsca w tych trzech są zmonopolizowane, jakby już zabukowane przez Messiego i Ronaldo. Ale właśnie mówi Jurek Dudek, że ten mecz z Realem, ten dwumecz, jest świetną okazją dla Roberta Lewandowskiego, aby wyeliminować bezpośredniego rywala, awansować do finału Ligi Mistrzów, być może tam strzelić bramkę czy kilka bramek Realowi w półfinale i w ten sposób mówi, wierzę, że Lewandowski by to trzecie miejsce zajął. Ale tak jak mówię, reasumując, wymarzony finał Jerzego Dudka ze względu na jego przeszłość, to trzeba rozumieć, ja to rozumiem, to finał Liverpool-Real Madryt, a więc bez Roberta Lewandowskiego. Czy tak się stanie? Zobaczymy już wkrótce. Dziękuję za wszystko. Zapraszam za tydzień.